Wiecie co? Postanowiłem sobie jednak zrobić, że chyba zacznę tylko robić chyba misje poboczne. A na kompie sobie zrobimy całkowicie grę na 100%. Albo takie coś, jak będzie mi się chciało, to zrobimy na live inne rzeczy. Już nie więcej, tylko troszkę większy poziom jeszcze wbić. Więc no dobra, hejcie siemaneczko, witam was bardzo serdecznie, tu są na Acebir, a dzisiaj sobie zagrajmy Horizon Zero Dawn. Więc tak. Zanim zaczniemy, chciałem powiedzieć, kocham cię Nati. I tak, gramy sobie teraz Horizonka. No zajebiście. Dobra. Jesteśmy mniej więcej tutaj, tak? Jednak. Ale czekaj, przecież ja mogę zrobić jednak sobie ten obóz przy okazji, bo mamy tylko tu. Nie, to nie jest ten. To jest gdzie indziej całkowicie zaś. To co mnie to ta gra kierowała? Jak obóz jest tutaj. What? Nie, poboczny, nie ma bata. 15 poziom. Więc tak. Nie dam się. Gdzie ta misja tu? Tu. Dobra. No. I tak by to było. Tarararara. Tarararara. Ładuj się. Bez piąteczką. No dawaj, dawaj. Maszyny oszalały, tak? A ja sobie przyjdę sobie sprzedać. Podoba? Na pewno tak. Nie, ja sobie tylko przyszedłem sprzedać. Tylko co bym mógł mieć, żebyś mnie... Modyfikacje? W sumie modyfikacje bym mógł sprzedać, jakie mam te same. Ten jest 25, to jest za słabsze. Dobra, to jest to samo. Dwunastki. Ten niech zostawię. Coś lodowy. Coś takiego. Dobra, tego mam za dużo, więc to mogę wywalić. Najdzie sobie to zostawię. Pułapki. Ubiory nie. Surowce. Czy to mi jest potrzebne w ogóle? Chyba nie, ale posprzedaję najwyżej. Będę się martwił później, że jednak to niepotrzebnie sprzedałem. Będę na wyżej płakał. Dlaczego ja to sprzedałem? A na pewno tak będzie. Rzadki ten kryształ jest... A, dobra, to mogę posprzedawać, spoko. Sprzedaj. Czy ja mogę coś kupić fajnego od ciebie? Jakiś ubiór? Cokolwiek? Coś, co daje mi lepiej to coś? No niby to jest lepsze, no. Tylko potrzebuję serce czujki i płomień. No niby. A czekaj, jaką ja mam w ogóle zbrojkę? 24. Czekaj, jakby ją wywalić, to bym... Nie mogę, nie? Coś ci się podoba? Czekaj. Podoba mi się wszystko, tylko bym chciał sobie coś... Nie, najlepiej łuk chciałem sobie kupić, jakiś lepszy, a nie jakieś gówno. To jest lepsze? Na razie tak tego nie kupię, dobra. Ale jestem mądrzejsza. Dobra, to na razie dupa. Innym razem kupię coś. Kurde, zaś zadanie tu jest jakieś... To jest zadanie? No niby. Ty jesteś Solaj?
Jan mówi, że twoja bratanica mogła tu być. Nakoa. Nie mam ci nic do powiedzenia. Ja chcę tylko pomóc. Jestem poszukującą Nora. To Jan poprosił o przysługę. Nikomu nie powiem o naszej rozmowie. Ja dałam jej niezbędne zapasy. Poszła do wieży dnia, szukając Zaida. Nie mogłam jej powstrzymać. Nie Dawida, tylko Zaida. Żeby nie było. Zaid? Co wiesz o Zaidzie? To wściekła bestia, morderca. Najgorszy krwawy łowca. Zabił mojego brata, a Nakoa patrzyła z ukrycia. Czyli to człowiek zabija? Tego nie robiła. Nie maszyna? Sama tego pragnęłam. Zupełnie jak śmierci Zaida. Nie wyobrażasz sobie, jak to jest. On zmasakrował mojego brata. A teraz cieszy się wolnością Ukardża. Rozumiem. Lepiej niż myślisz. Okej. Będę szukać? Nie, no jeszcze nie będę. Co ty? Powiedz mi coś o wieży dnia. Dowiedzieć się. To Fort Ukardża, na granicy. Kiedyś te łotry trzymały tam pojmanych, a potem wysyłały do południka na rzeź. Mówiłam na Koi, by nie szła. Nie miała tam czego szukać. Ale nie słuchała. Pragnęła wyłącznie śmierci Zaida. Co ona tak pragnie tej śmierci? Poszukam na Koi, kiedy dotrę do wieży dnia. Ona nie może wrócić. Matrony na to nie pozwolą. Okej. Okay. Byłabym jednak do zgonu niewdzięczna, gdybyś jakoś jej pomogła. Pomogę, tylko pomogę. Zachowaj to dla siebie. Jasne. Obiecuję. Zachowamy. Czyli zaśpedałowanie. Dobra. A ja nie będę pedałował. Ja sobie szybką podróż zrobię. BMG. Więc tak. Tarararara. Kto tu dowodzi, mógł widzieć na kole. Dzik. Dzik nieśmiertelny. Jebanutki. Dobra. Znajdź dowódcę posterunku, tak? Skurczybyk. Powinienem walczyć z maszynami, a nie chodzić sobie tam i z powrotem. Dobra, dobra, zawrzyj się. Potrzebuję odsapnąć. Dajcie mi dwie strzały, poszukać tamtego. Przywódcinie. Czy przywódcę? Dobra, gdzie ten skurczybyk? Zawsze bystry, zawsze o, bujny. Ten mi coś powie. Nie wyglądasz na kogoś, kto zmienia zdanie, Rudzielcu. By dostać się do kraju, muszę przejść przez przełęcz na północnym wschodzie, tak? Ja ci kuźwa dam Rudzielcu zaraz. Od Dolinożlebu cały czas w górę, aż skóra zacznie ci sinieć. To fajnie. Znaczy, że dobrze idziesz. Powinienem walczyć z maszynami, a nie chodzić sobie tam z powrotem. To mi za bardzo nic nie dałeś. Przywódca powinien być chyba jakaś u góry, nie? Całkowicie chyba. Powinienem walczyć z maszynami, a nie chodzić sobie tam i z powrotem. Co to jest? O kurwa, ja dopiero mam tyle notatu? Notasu? Ja pitoletu za bardzo nic nie mam. A jak chcę zabić grę na 100%? Chyba jednak jej nie zrobię. Kuźwa. Nie no, nie da mi to spokoju. Będę chciał w platynę wbić w tym. Na konsoli. O, tu jest chyba przywódca, bo tak wygląda. Jesteś dowódcą? Nie, dowodzi kapitan Balan. Czyli jednak nie. Ja jestem jego zastępcą. Prefekt Zaid. Czekaj, jesteś Zaid? A, słyszałaś o mnie. Pozwól, że cię uspokoję. Zdaje się, że w twoim szczepie krążą o mnie jakieś brednie. Często mylicie mnie z kimś innym. Nie jestem pewien, kto jest temu winien, ale mgła wojny bywa czasami zwodnicza. Niestety niektórzy nie chcą przyznać się do błędu. Tak jak poprzednia Nora, która tędy przechodziła. Dobra. Poprzednia Nora, która przechodziła? Znaczy Nakoa. Tak się nazywa? No cóż, to było bardzo niefortunne zdarzenie. Zaatakowała mnie w jasny dzień. Zaatakowała? Gdyby jeden z moich ludzi jej nie zauważył, mogłaby mnie zranić. Ale obezwładniliśmy ją bez szkody. Co z nią zrobiłeś? Puściłem ją, rzecz jasna. Wyruchał ją, puścił. Że myślała, iż jestem winien strasznych czynów.
Nie, żartuję. Więc w sumie jej działania były usprawiedliwione. Wyjaśniłem jej, że się pomyliła i puściłem wolno. Niestety chyba mi nie uwierzyła. No na pewno nie. Gdzie jest Nakoa? No właśnie. Nie wiem za bardzo. Odeszła piekląc się, że jeszcze znajdzie na mnie sposób. Ale słyszałem raport z garnizonu w Samotnej Skale, że bandyci uprowadzili jakąś młodą kobietę. O! Więc zaprzeczasz udziałowi w krwawych łowach? Tego nie powiedziałem. Aha. Odegrałem pewną rolę w tych operacjach, okay, chociaż jak wspomniałem, ograniczoną. Ale te bzdury o torturach i mordach to nie byłem ja. Musieli mnie pomylić z kimś innym. Pewnie niektórzy z mych towarzyszy popełniali zbrodnie. Ale król Słońca Awad z całych sił wykorzenia taką brutalność. Dobra, dobra. Bardzo starałeś się pomóc prefekcie Zaidzie. To żaden kłopot. Król Słońce pragnie dojść do porozumienia z twoim ludem. A ja jestem tylko jego sługą. Pójdę do Samotnej Skały i wszystkiego. Czyli na się kolana i do rana, okej. Okay. Zrób tak. A jeśli nasi ludzie będą się ociągać, proszę, daj mi znać. Okej. Okay. Dobra. Szukamy przywódcę, jest tam. Ja pitole. Ale wam się zachciało tak lecieć. Dobra. Nie mam lepszy sposób. Teleportację. No. Kurde, fajnie by było jakiś kocioł przejąć, nie? Bo dawno nie było. Malecie w ogóle... Siatki? No, pozbieramy sobie trochę drzewa, gałązek. Jak mamy taką okazję. Tu co sobie leży? Czujka. To musi być Samotna Skała. Lepiej będę cicho, gdyby to była pułapka. No, w sumie to może być pułapka, Eloy. Bo tak jakoś za spokojnie, nie? No bo trochę przebiegniemy, najwyżej coś... A, oni sobie będą siedzieć tu pewnie. I do Samotnej Skały. To jest ta Samotna Skała. Wygląda jak zwykły posterunek. Rozejrzę się. No właśnie, jak zwykły. Tak, tu nudno, że już ta nuda mnie nudzi. Nudno mi nawet, gdy nie... Stój, wyrzutku! Co skąd wiesz, że jestem wyrzutkiem? Prefekt Zaid twierdzi, że bandyci pojmali tu dziewczynę. No właśnie. Nie wiesz, gdzie ją mogli zabrać? Zaid ci powiedział, co? Tak. Ha. Tu nie ma bandytów, dziewczyno. Ale mogę ci pomóc znaleźć przyjaciółkę. Szef przysłał nam nową, chłopaki. Złapcie ją i dobrze zwiążcie. Ja wam, kurwa, zask... Mam tu kogoś chętnego. Chodźcie, chodźcie. Dosyć. Coś we mnie pękło. Dobrze, że pękło. Na wylot przez drogę. Chcecie niezbędną kobietę. Niezbrodną kobietę. Co się niech jej zrobi? Niech to będzie ostatni cios. Mocne cięcie. A wy chcecie ją co? Złapać i ją co zrobić? Wy niedorobieni gnoje. Tak. Pobawić się jak zabawką, tak? Taki wał. A Eloy wam pokaże, jakie raki zimują. A teraz sobie przeszukamy, gdzie oni mogli coś zrobić. Już jestem pewny, że coś zrobili, a nie, że nową przeprowadzili. No to kuźwa, coś tu już było niegrane. Gdyby się inaczej zachował, to by było inaczej, ale nie. Najlepiej coś zrobić i tyle. W wózku są łańcuchy. No pewnie ją przewozili, bo innej opcji nie widzę. Nie tylko, również kajdany. Gdzieś transportowali więźniów. Bawili się kotka i myszka w kajdankach. No to co się dziwisz? Ja by ciebie by chcieli tak zrobić teraz. Co dalej tu szukać? Poświetr. Dawno tego nie używałem w sumie.
Jak to używać? Bo już zapomniałem, halo. Poświetr. Dobrze to robię. A, z tej strony, dobra. Dawno nie grałem tego, już zapomniałem, faktycznie. Takie coś było. Lisek. Teleportacja się sprzyda, fajnie zielone. Gdzie mnie to prowadzisz? W wózeczku. Neba pozbierajmy przy okazji. Indyk. Ja ci widzę. A pewnie tutaj ją przeprowadzili, co? Lis, nie chcę cię zabijać, ale niestety, bo mi za to teleportację, więc wybacz. Ale koła jest w środku. Na pewno tu będzie, więc się przygotujmy. Podwójne strzały. O, proszę. Dziewczyna Nora w dziurze jest fajna i chuda. Nawet o tym nie myśl. No właśnie, zboczęcu jeden. Nie tykać, bo cena spadnie. Chyba Nakoa tu jest. Muszę przebić się do niej przez tych strażników. Mhm. Jestem za. Dobra, najlepiej trzeba jakiś powybijać tych gnoi. Szef powiedział, abym schował się w szałasie, gdy przyjdą nabywcy. Bo twój smród przyprawia go mdło. Może byś raz przepłynął jakiś strumień. Dobra, zabij strażników, czyli wszystkich kuziwa pozabijać, a nie. No tego typa nie powinien zauważyć, nie? Że sobie tam coś raki zimuje. Więc jednego typa już nie ma. A tego fajnie by było. Tak zwany król Awad paktuje z obcymi, których my o mało nie podbiliśmy. Oznaka słabości. No tu wejdzie? Nie wygląda to dobrze. Bo w sumie nie chciałem, żeby tu ktoś wchodził. Muszę to sprawdzić. Dobra. Pojdzie na niego skoczysz. Zajebiście. Taki mi plan chodził, Eloy. Jesteśmy bardzo dogadani. Jak na razie. Dobra. Na razie ten plan mi wychodzi, tak jak chciałem. Czy on zeszedł mi? Co to za żarty? Jakie żarty? Dobra, ty mi tu przyjdziesz, tak? O, 26 poziom. Zaje, kurde, pięknie. O, kuźwa, on jakiś mocny. Dobra. Mam towarzystwo! W dupie masz. Żegnam. Dobra, czy mamy tu jeszcze jakieś koleżków? Mamy tamte bardziej części. Dobra. To jest skrzynka jakaś, taka słabsza, ale jakaś będzie zawsze do sprzedania. Dobra, tu nie, to będzie jakaś tam, dobra. Będzie tam ten szczęści. A, mylę się. Tak to trzeba wziąć. O, piwnica, to pewnie piwnicy by mogła być umieziona.
Kubita. Kobieta, nie Kubita. To gdzie on jest? Bo tu był. Ktoś tam jest? Nie. Widział mnie. Krytyk. Klucz. Jest tam ktoś? Co? Co on gadał, że tu to coś? To ja tutaj nie wejdę, to będę do piwnicy mógł wejść. O, proszę, proszę, czy to ona? Ona. Więźniowie. Skuci. Gotowi do sprzedania w niewolę. Pomów? A chuj, pogadamy. Stąd, proszę. Dobra, dobra. Na koła? Jan mnie wysłał. Pomówimy, jak wszystkich wydostaniemy. Jan cię przysłał? No. Nie wierzę. Czyżby jego modły zadziałały? Znalazłam klucz. Pomogę innym. Chodźmy. Wydostań nas stąd, proszę. No to zrób to. Porozmawiaj z Naką. Będzie wiedziała, co robić. Naką? Czyli doświadczona mówi, że jest. No to gadaj. Godyj. No właśnie nie chce ze mną gadać, wiesz? To za spokojnie było. Pewnie się za chwilę przywódca przywali jakiś. Wiedziałem, że będą przez ciebie kłopoty. O, proszę. Ale w ostatecznym rozrachunku nam się to opłaci. To już koniec, Zaid. Twój i twoich ludzi. Dobra. No to poszły się te ich koleżki bandyci całkowicie zlikwidowani. To nie będą. Jest ja też nie oszczegam. Ja od razu już grożę. Śmiercią. Nie okazywać słabości. No właśnie, okazuję. Być Boże, halo. Cios prosto w potęgę. Chyba prosto w jądro chciałeś powiedzieć. Nie zdołasz mnie zabić. Nie, to pana to. Nie umrę. Już umarłeś. Ten paszczało. No cześć. Zdrada. Dubiego? Tak. Czemu ja się cieszę? Co ja oszukał? No. Oszukał. Nie zasłużył na tak szybką śmierć. Ojciec był łowcą. Często mówił, że zwierzyna zasługuje na lekką śmierć. O. Co teraz zrobisz? Inni byli w lochu od miesięcy. Im no gorzej spokojnie. Wyglądali, tym trudniej ich było sprzedać Zaidowi. Nie mają jedzenia, snu i nadziei. Zaopiekuję się nimi w południku. Jak Zaid cię pojmał? Chciałam go dopaść w wieży, ale mnie złapał. A potem puścił, żeby jego ludzie mieli rozrywkę. A potem? Mówił, że mnie sprzeda w niewolę, jak innych biedaków, którzy trafiali tu co tydzień. Nie krępował się, maltretował mnie przy każdej okazji. To, co zrobiłam, raniło jego dumę. No, Beaś, mam fajny sobie nazwę odcinka, dobra. Jak Zaid zaczął handlować niewolnikami? Te gnoje, których zabiłaś? Mordowały dla Zaida podczas krwawych łowów. Nowy król Słońce wyrzucił ich z wojska. O, te gnoje, dobra. Ale Zaid wyłgał się i tym razem. A potem wymyślił sposób na zarobek i wziął swoje wieprze do roboty. Wieprze? Nawet nie spróbujesz wrócić? A co z Janem? Matrony nie pozwolą mi wrócić. A nawet jeśli, to nie chciałabym.
dla mnie mogą spłonąć. A co do Jana, wiem jak przesłać słowo. Dowie się, że jestem cała. Będę za nim tęsknić. No, jak się kocha, to będzie tęsknić. Wiele przeszłaś. Jest okej. Na pewno? No właśnie. Zaid nie żyje. Byłam gotowa na wszystko, by do tego doprowadzić. Udało się. Dobra. Na mnie już czas. Słuchaj, nic o tobie nie wiem. Ale pewnie nie bez powodu zostałaś poszukującą. No. Jeśli będziesz chciała porozmawiać, szukaj mnie w południku. Szukaj mnie, nie znajdziesz mnie. Będę tam, dopóki więźniowie nie staną na nogi. Tymczasem dziękuję. Proszę. Za pomoc w wycięciu tego żałosnego chwasta. Spoko. Nie wiem. Może powinnam zapomnieć o Zaidzie i pamiętać tylko o ojcu. Jak tylko będą gotowi, ruszamy do południka. Nie chciałem tego, jeszcze dobra. Raz dzięki za... No, spoko, spoko. Chciałem tylko... To powinno załatwić sprawę. Tylko ja już to porobiłem, wiecie? Ty, ten to... Jak tylko będą gotowi... Nie chciałem tego. Aby odwiozę cię. Odwiedzę cię. Spokojnie. I zresztą reportacja tutaj. Mamy tę reportację? Ni chuja. Dobra. Ty reportacja, ajajaj. Dobra. Zaplanowane trzeba mieć. Ognisko dobrze jest. Gdzie mam iść teraz, kuźwo? Tu. Gdzie to jest? Czemu nie? Nie widzę, kam mam iść. Halo. O, tu to widzę, dobra. Obóz to jest? Nie. Jaja sobie robicie, tak? Najwidoczniej sobie nie robię, ja, bo tu jakiś obóz jest faktycznie. Dobra. Trafię go tu stąd? Tak. Dawaj mi dwie strzałki. Lekarstwo. Ty kurwa. Ty małpo. Zdychaj. W dupie zdychaj. A ty co, teraz nie wychylisz, bo taka swana byłaś. Ja cię kuźwa zaraz, czekaj no. Nie widzę jej. Byłaś taka sfana. To ominie cię wypłata. Auć, to musiało boleć, wiem. Wybacz, Eloy. Nie, strach na wróble. Żegnam, chłopaki, dziewczyny. Wypuścimy trochę obóz, kuźwa, co? Karate Kid! Dobra, ja sobie tu pobiegam, sobie porobię ich. Dobra. Dobra, headshot. A nie, trafię. Dobra, walić ich na ryj. A ten co to ma za jakiś miotacz ognia? Tym bardziej przywódca jakiś widzę. To mu się jest nie przyda. Ty taki przywódca to miał fajne, a mogę to wziąć? Kuźwa, zbugowało się, tak? Dobra, jak ty tego nie weźmiesz, to już nikt. Nie chciałabym, żeby zrobili z niego użytek. Nara. O, obóz z bandytów pokonany. Spoko.
Nie chciałem tego, ale przy okazji się zrobiło, więc git. Więc zajebiście. No to ćwiutki bym powiedział, że ten obóz był. Dobra, gdzie miałem iść dokładnie? Miałem iść... Czemu tu zaś mam iść? Dobra, mamy jakieś... kotły. Czekaj, kocioł. Czemu zaś mi się to powyłączało? Nie rozumiem tego. Dobra, walić to. Kocioł chcę zobaczyć. Kocioł i ogniska. Dobra, tu jest 20 poziom. No. Tylko jest jeden tu kocioł? Serio? 20 poziom jest tylko tu? Tylko spokojnie. Ty, ja mogę zrobić ten kocioł, bo ja przecież mam ten odpowiedni poziom. Lecimy. Lecimy w kocioł teraz. No. To będzie coś pięknego. Porobić ten kocioł. I tak za chwilę się zakończy odcinek, więc... W 22 odcinku już będzie kocioł. No, coś tak będzie. Dobra, tylko którędy do tego kotła mam iść? Tylko bym musiał się przygotować, co nie? Bomby odłamkowe bym se musiał przygotować jak coś. A bomby odłamkowe od kogo dostanę? Tak, mamy tu jakiegoś fajnego... przeciwnika z maszyn? Czy niezbyt? Te, ja chcę iść tu do tego kotła, co mnie prowadzi źle? Dobra, wali to w sumie. Czy będzie, czy nie? Może coś znajdziemy, może nie. Trudno się mówi. O, kolejny sygnał kotła będzie, powie zaraz. O, jest jakaś maszyna, pilnuje. Dobra. O kuźwa, to są te... To są te niewidzialne. Dobra. Daj bombę, no. Gdzie? Tam jest. Ja cię widział. O kuźwa, czemu nikt nie mówi, że ja mam mało HP? Kurwa, ale dostał czy nie? Nie dostał. Nie. Tu jeszcze jeden lata, nie? Dwóch! Kuźwa, czyli trzech tu było. Oj, fucking shit, bitch. Ej, chuj. Ej, fajnie by było ich pokonać i do tego kotła wejść. Bo w kotle pewnie spędzę długo tam, obstawiam. No i tak chcę do kotła wejść, bo może będę miał wreszcie tą naukę latania, kuziwa. Bo obstawiam, że są latanie.
Dobra. Co, zauważył mnie? O, przytrzymać mogę. Niewidzialnego. I teraz zrób zabawę. Który to który dobry? Dzięki. Który to mój? Nie wiem, Kaś tam napieprza się. A to jest mój, dobra. To tam jest zły. To jest, ja mogę sobie przejąć te dominacje maszyn, czekaj. Wiem, że pika, bo on mi bomby wstawia. Gdzie on jest? Wyzwanie, tak, nie hałasy, bo się wyda i za chwilę coś przyleci. Dobra, oberwany. Dobra, leży. Do kogo to jeszcze strzelasz? Ma, bo tu lata jeszcze skurczy by. Cześć. Dobra, leży. Pozbierasz co mam i tyle. Dobra, plus 10 zdrowia, fajnie, fajnie. Ten niewidzialny sobie łazi, czy już też padł? Mój. Dobra, w sumie go nie widzę, nie? No bo faktycznie się rozpadł. Nie, łazi tam, dobra. No i chyba stracił dominację. Maszyny są szybkie. No, stracił już dominację, dobra. Dobra, więc dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie się, z wami żegnam, do kolejnych, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć, cześć. A jeden robi sobie kociołek. Cześć, cześć.